powiedziesz na ten temat? Dobrze. Zobaczymy, co powie Julian w takim razie. Tylko którędy się do niego szło? Tutaj chyba? Stary wieśniak. Nie ma wieśniaku. Jak ona mogła mnie to zrobić, no? O, król Julian. mogłabym też do Abigail na przykład podejść? Ciekawa jestem, czy ona jest w domu? Czy ma mi co do powiedzenia? Jest. Czego chcesz? Czego chcesz? Nie ma, ale może ci coś sprzedam. Co ty na to? Bo ty chyba... Prawda, masz mi nic w sumie do zaoferowania. Co to jest? Pieprzówka, temerska i ledańska. Pieprzówkę kupię. Temerską kupię. W sumie tyle. A co ja bym ci mogła sprzedać? Coś, co jest kurde jakoś trochę więcej warte, co? Czy nie? O, tutaj w ogóle... Biały ocet aż tyle? Za mało mam tych rzeczy, żeby tak sobie nimi szastać. O, 3, 2, 3, 1, 1. Dobra, nieważne. Nieważne, chodźmy do tego Juliana. Geralt? O. Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Tak. To cudownie. Nic jej nie jest? Usiądź i napij się. Alina nie żyje. Zmieniła się w południcę. Demona. Nie żyje? Tak. Wiem, że jest ci ciężko, ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób co trzeba. Zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób co trzeba, Wiedźminie. Jeśli możesz, szybko i bezboleśnie. Postaram się. Wiesz, się w ogóle nie wierzę przejął w rozum, nawet. A nie w bogów. Ale modliłem się do Melitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina. Chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. Jak to? Nie no, powiem jej, powiem prawdę. Zabił ją Adam, gdy zobaczył, jak zamordowała siostrę. Jaka by nie była. Kochał, nie? Alinę. Na wszystkich bogów to straszne. Tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Geralt, proszę cię, pomóż im. A ja dopilnuję, żeby zatrzymano Adama. Musi odpowiedzieć za swój czyn. O, właśnie. Zrobię, też, co w mojej mocy. Też uważam, że powinien odpowiedzieć. Muszę znaleźć sposób na uwolnienie ducha Aliny. Powinienem tu rozmawiać z kimś, kto zna się na klątwach. No to właśnie na przykład z Abigail, nie? Abigail mogłaby mi to powiedzieć. Nie wiem, czy ona jest skora do rozmowy. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie, natury duchowej. Znasz mnie, możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć za wile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy w świecie. Jak wiem, wszystkie zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Dokładnie. Zwierciadło Aliny najwyraźniej nie było uprzejme.
Gdyby udało ci się je naprawić, a następnie pokazać Alinie, kto wie, może klątwa zostanie przełamana. Dziękuję, Abigail. Szkoda, że nie powiedzieli trochę więcej, co to właściwie jest, to jadło na Alenie i to... nie opisali tego. Muszę odnaleźć na polach rozbite fragmenty zwierciadła. Dobra, na pola się idzie... Będę. Ty, a ten zawalony most, właśnie. Pójdę jeszcze pod ten zawalony most, zobaczę, czy jestem w stanie tam dalej przejść, bo oni robili w końcu. Teoretycznie. Tu jest przejście do pola. No. Pasają sobie. O, staw mi. Ile tu jest tych skolopendromorfów? To jest. Jak oni mogą żyć, mając tyle koło siebie? Z tego co widzę, to... Ale ten ma... To naprawdę... Będzie. Panie? Ile potrwa naprawa? Jakiś miesiąc, jeśli te zatracone skrzaty nie będą przeszkadzać. Miesiąc? Widzę niewielkie pęknięcie. Jak niewielkie? Nie tylko naprawię most, ale też poszerzę. Zrobię duchom rzeki prezent. Będą miały najwspanialszy most w Temerii. Bywaj. To nie jest lekkie pęknięcie, Gera. Zdecydowanie nie, to jest niemożliwe. O, przez tę. Tego nie widziałam wcześniej. To pewnie po tym. No? Matki zimejki, nawet nie wiedziałam. No to chyba whatever. Idziemy na pola. Zwierciadła. Która to jest w ogóle godzina? 5:30. Też. Przed południem. Już nie wstrzelę. Nie wiem, czy zapisywałam niedawno. Tu nie ma. Te wilki, ale jeszcze nie. Ja sobie troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, bo mam dość daleko mikrofon. Rozwaliłam na fotelu. Ola. No dobra. No, szukamy. Gdzie jestem? Tutaj. Czekaj, aż 6 ich jest? Jadło. Ale to też zwierciadło. Ja pierdzielę, no nie no. A, bo one chyba są... miejscu, w którym jest zwierciadło, czy coś takiego? Tak mi się wydaje. Okej, bo ja cię biję nie tym mieczem w ogóle. Chyba. Czemu ta południca wygląda jak północnica? Dość dobre pytanie. Co to? To jest to? Nie, to jest świetny. To nie. O. Dobra, wiesz. O, to. Noc czy. Aha, bo. Dobra, nieważne. To ten. Nic mi to tam nie daje. Jego.
będą. A, to może... Bo tutaj było to przejście? Ciekawe. O, tak. Jedna Alina. Lusterko. Niech Alvin, idź stąd. Idź mi stąd. Nie chcę cię tutaj. Ja tutaj sobie bez problemu wejdę. Będę. Co to są za wyznawcy Dagona? No kurde, już Dagon umarł. Debile. Jest panna młoda. Ty, ale... A jak to będzie z Celiną w takim razie, skoro ją mogę odczarować? Ale Celina nie miała swojego lusterka. Do góry. Nie podoba mi się to, jak mapa została tutaj ułożona. Kurde, niby takie łączki i tak dalej, niziny, a jednak... Jednak trzeba się wspinać, kurde, po górach. Oczy mnie mi ślepną od tego, co się dzieje na ekranie. Jakoś wyjątkowo jasno tutaj. I oczywiście Alvin tam. Gę. O, tam też jest południca. O Jezu, wiwerna. No. Co ona się uleczyła? Mam wrażenie, że co kolejna to ma więcej HP, kuźwa. Staram się jakoś ominąć te południce, bo z nich na razie i tak nic nie mam, więc... Nie ma po co nawet mi bić. Która to była, trzecia czy czwarta?
Cię chyba, czy nie? Dobra, w sumie nie pomyślałam o tym, że Artu będzie działać tak dobrze na upiora. O. Alvin? Geralt, Geralt! Prosiłem, żebyś się schował, jak będzie niebezpiecznie. Ja, no wiesz, Geralt, słyszę głosy. Te wszystkie kobiety, które tu żyją, one do mnie mówią. One nie żyją, Alvinie. Geralt, czym ja jestem? Ludzie się mnie boją. Jak myślą, że ich nie słyszę, to nazywają mnie diablim bękartem i czarcim nasieniem, albo dziwadłem. To głupcy. Nie ma w tobie nic złego. Ludzie boją się wszystkiego, co inne, niezwykłe. Ja chcę, żeby mnie lubili. Nie chcę widzieć ich śmierci. Co mam zrobić, Geralt? Twoje wizje i sny to nie przekleństwo. Od ciebie zależy, w jaki sposób go wykorzystać. Musisz... No nie musisz. To twoje chyba takie neutralne, to nie? Nie przekleństwo, lecz dar. Od ciebie zależy, w jaki sposób go wykorzystasz. Zapamiętam to. Zapamiętam. Dobra. Co dalej? Powiedziałam Alvinowi, że jego zdolności to dar. To chyba dobrze, nie? Czy nie? W ogóle strasznie dziwne się tutaj te pola zrobiły. Wczoraj mam wrażenie, że one były tak ładnie nasycone, a dzisiaj one są takie mroczne. Jak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to co? Do tego maliniaka, tak? Nie. Czekaj. Gdzie ja mam iść? O, w pełnym słońcu. Rzemieślnika. Aha, czyli do kowala. To już i tak jest jedyne, co mogę zrobić. Opcji za bardzo nie ma. Aj, no nie gadaj, że ty nie zejdziesz stąd. No. Weź ty się jak człowiek poruszaj. To jest wioska? To jest wioska. Dobra. Przejdziemy się po prostu tędy. Te gry, kurde, sprzed 20 lat. Mimo wszystko jest taki vibe'ik, mimo wszystko mam wrażenie, że te gierki tak bardzo ładnie wyglądają. Modlice? Bzdura. Co bzdura? No to idź sobie na pole może, jak taki mądry jesteś, co? Dobra. Tu? Tu jest wejście do wioski. Jest syn kowala. W sumie nie to, żebym się w jakikolwiek sposób znała na tym. Na szkle. Tak? Ale czy kowal byłby? No właśnie. Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Jasne. Za 100 orenów. No, bez problemu. Umowa stoi. Masz tu kawałki lusterka. Zapłacę ci, jak skończysz. Szkoda, że nie powiedział, że uważaj na nie, czy coś. Dobra, jakiś czas. Gdzie mogę sobie odpocząć? Jest tutaj ognisko, więc sobie pójdziemy. Zapowiada się chudy rok. Chudy rok się zapowiada. Macie krowę medalistkę. Nie narzekaj. Przynosisz ze sobą kłopoty? Przestań pierdzielić. O nie, nie mogę tego igni rzucić tutaj. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. Nie mogę nawet wybrać igni. Czemu? No dobra, u kogo mogłabym w takim razie odpocząć? Kochany głuptasek. Kowal nie. Gdzie mój kotek? Celina, no. Celina już nie żyje.
Piekarz, orzeł piekarza. Pierdziele, ale kłaniam utrudniają... Kłaniam się nisko, panie Wiedźmin. Utrudniają gierkę. Nie... O, chata murarza. O, mogę ci coś... Useless. Murarz, a piekarz był tutaj obok, nie? No, ale oczywiście nie zrobisz kroka do góry, nie? To po co? Trzeba iść naokoło. Mój tato ma większy miecz niż ty. That's what she said. Panie piekarzu. W czym mogę pomóc? Bo też nie mogę odpocząć. Fuck, no. Piesek. No nie. Naokoło. Jestem południcą. Siwa dziadyka. Gdzie dzieci? Coś piesku. A. Co on robi? Czemu tak dużo sikasz? To powinno być? Głupie dziewuchy, jakie bzdury wygadują. Dyć na pierwszy rzut oka widzę, że Berengar od ciebie starość. U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. Hej, Tobias. No, chciałam z tobą pogadać. Jesteś? Nie, u niego też nie ma... No nie, no co za głupia gra, naprawdę. No rozpalić ogniska nie można i... O Jezu, ale jestem zdenerwowana. Czekaj, to chodźmy tędy do... Tutaj... No się tam nazywa. Do karczmy. W karczmie na pewno będę mogła... Przespać się chwilkę. No nie god. Nienawidzę tej mapy jednak. Tak się cieszyłam, kurde, na powrót tutaj. Mówię, o, super mapa, akcik czwarty. Wszystko pięknie, milusia. Już nie lubię. Już nie chcę. Ale to i tak chyba zaraz koniec fabuły tutaj, tak mi się wydaje. Bywaj. To może do karczmarza. Hej. Czym? Mam sprawę. Słucham. Chciałbym... Pokój. Proszę uprzejmie. Fajny pokój. Dobra. Zacznijmy sobie może tak. Czy ja mam coś do rozdania? A nawet mam. Jeden złoty talent. Co to jest? Utrzymywane obrażenie. To jest spoko. To jest spoko. Precyzyjne trafienie. Fajne. Tu jest energia. Spoko. Czy ja mam coś jeszcze za brązowe niewykupione? To już są srebrne, nie? Mam. Nie, no też jest wykupione. Irden mam niewykupione. Ból. A nie. Ładunki. Nie no, bierz to. Dobra, teraz srebrne, znaczy złote, weźmy sobie siłę. Tego nie potrzebuję. Co jest tutaj? Te bazowe znaki to takie... Takie se, bym powiedziała, bo ja bardzo mało tych znaków korzystam. Weźmy sobie igni. Większe szanse na powalenie, ogłuszczenie. A, to jest art. Nieważne. Kąt 90 stopni, moc znaku. Efektów. No to spoko. Dobra, będziemy mieli art wywalony w kosmos. I igni też. I będzie spoko.
Weźmy sobie 24 godziny spanka. A, jeszcze kupmy sobie mieszankę. Co to jest? Przeciwinsektoidom. Chyba nie będę już z żadnymi insektami więcej walczyć, tak mi się wydaje. Owój na pewno się przyda. Losomak na pewno się przyda. Wierzba. Co była wierzba? O, niech będzie. To nie, nie potrzebuję. Czego mi w puszczyku brakuje? Nie mam żadnego witriolu? What? Nawet chyba sobie nie spodziewałam się tego. No dobra, to więcej nie ma co. 23 godziny. Zapisik. I lecimy powrotem do Kowala. Pinki jak sobie jedzą sianko, słodziaczki. Dobra, panie Kowal. Jest pan ready? O, to tak się kuje. Dobra, chyba nie będę nic mówić na temat sztuki kowalstwa, jak się nie znam, nie? Tak? Przyszedłem po lusterko. Proszę, jak nowe, a nawet lepsze. Należy się 100 orenów. Masz 100 orenów. Zmęczyłem się. Muszę znaleźć południcę i sprawdzić, czy zwierciadło zadziała. Boję się teraz, że jak wybrałam południe, to jej tam nie będzie. Że już jest za późno. Mam nadzieję, że nie. Stara wieśniaczka. Dużo latania w tej nazad. Nie wiem, ja zawsze mam... Zawsze się boję, że jak pójdę z fabułą zbytnio do przodu, no to później nie będę mogła zrobić pobocznych. A tak to zrobię wszystkie poboczne i teraz fabuła każe mi czekać. Jak żyć? Pisywanie automatyczne. Się boję. Tu jest południca. Południca ma być chyba. Nie. Mapa mi co pokazuje? A, maliniaka. O, chodzi tam, widzę ją. Piękna południca. No nie wiem. Czemu piękna? Pójdź za południcą. Chodź ze mną. Alino, spójrz w to lustro. Alino? Alino? Przyjrzyj się dobrze. To... Takie romantyczne. Jestem Aliną. Pamiętam. Muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Znaczy tu. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać maliny dla ukochanego. Muszę iść po maliny. No ona się w ogóle nie rusza, to jest straszne. Geralt! Czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Hmm.
Być może zwierciadło Nehalenii to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałam jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz? Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Może. Ja? Nie wiem. To smutne. Powinieneś się zakochać. No tak, bo to takie proste, nie? Ale nie wygląda. Dupcie jej widać, nie? Dobra. Gdzie mi każą iść? A, no właśnie, do pustelnika mogłaby. Nie. Czekaj, w którą stronę? Tutaj, tędy chyba, nie? Tam było dźwięk chodzenia po wozie, jak tam nie było wody. Jest. Ale się zepsuł bitrate przez te pola.